Słuchajcie, tak wygląda sklep. O, bierzemy. Jeszcze zakupy na straganie. Tu ma taki ładny stragan. I co tu się dzieje, gdy się nic tak naprawdę nie dzieje? Udało mi się trochę więcej dowiedzieć na temat, co tu się dzieje, gdy się nic tak naprawdę nie dzieje, przynajmniej na razie nic nie widać. To jest początkowa faza projektu, który polega na hodowaniu ryb na pustyni. No przyznacie, że sam pomysł to po prostu jak z księżyca, ale no to ma sens. Jest dostęp do słonej wody, bo jest stosunkowo blisko. Ogromna przestrzeń. Tutaj ten teren, który oni się opiekują, ma bagatela 150 hektarów. Tak więc sobie wyobraźcie, na jaką skalę można to wszystko prowadzić. No i stąd też właśnie z takim rozmachem, jak tutaj widać, to wszystko jest zaprojektowane. To tłumaczy, skąd tutaj te wszystkie mądre tablice są i to, jak mniemam, to jest właśnie projekt projektu przedsięwzięcia. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak tilapia wygląda, no proszę bardzo. I tutaj jest takie fajne zdjęcie, które ładnie pokazuje rozmiar tej ryby. I dodatkowym jakby produktem są też algi. Algi, które są pożywieniem dla tej tilapii, są też fantastycznym produktem. Tak więc takie dwa w jednym. Z alg robi się spirulinę. Jak ktoś się interesuje zdrowym jedzeniem, to na pewno o tym słyszał. Tak więc no, ciekawe. Bardzo ciekawe. Michael mnie zabiera na wycieczkę. Zobaczymy, jak tutaj jest na tej całej farmie, słuchajcie. Ale fajnie. Słuchajcie, wszystko tutaj mają, widzicie? Mają małe stado owiec. Tu są owieczki. A tutaj jedna specjalna owieczka, słuchajcie. Taka urosła im owieczka. Proszę bardzo. Wow. Tutaj jest taki maluszek, który właśnie nie za dobrze się miał. Chodź, nie bój się, wydaczku, nie, pokaż się. No pokaż się. Oj, ucieka.
do mamy. Nie miał się za dobrze i wiecie, pan go karmi butelką 3 razy dziennie. No uciekaj do mamy, tak. No. A i mamy nadzieję wszyscy, że wydobrzeje. A wiecie co? Życie zawsze ma wiele płaszczyzn. I miałam nadzieję, że może Freja nam tu poopowiada, ale ona, mimo że nie wygląda na nieśmiałą osobę, to nie bardzo lubi tak mówić do kamery. Sytuacja wygląda w ten sposób, że oni wraz z mężem, Freja wraz z mężem jakieś 17 lat temu jechali na wyprawę do Namibii i jadąc po drodze zatrzymali się tutaj, tam kawałek dalej, tam gdzie żeśmy właśnie przejeżdżali, gdzie jest taki taka właśnie takie zakole, taka zatoczka, gdzie przyjeżdżają ludzie na windsurfing. No i tam ktoś poprosił ich o pomoc, żeby kogoś odebrali z lotniska, bo mieli lepszy samochód i potem mogli tam zostać, przenocować, dali im jeść i tak dalej. I tak zostali tam kilka tygodni, ale potem się okazało, że zostali 17 lat. Nie dokładnie w tamtym miejscu, bo tutaj jesteśmy kawałeczek dalej, ale tutaj teraz oni prowadzą ten projekt. Prowadzili, powinnam powiedzieć, bo 2 miesiące temu mąż Frey zmarł na zawał serca. I to zmarł w momencie, kiedy właśnie jakiś kontrahent, taki kluczowy kontrahent miał tutaj przylecieć. W momencie, gdy dosłownie lądował na lotnisku. No i oczywiście to jest bardzo trudny czas dla Frey. Tu jeszcze zmaga się nie tylko z żałobą po mężu, ale też jest problem ze zwierzętami. Tu było dużo psów i tu są też inne zwierzęta, ale parę z nich niestety w taki no, bardzo kontrowersyjny sposób no nie ma ich po prostu. A taki jeden najbardziej ulubiony pies pana domu wygląda na to, że postanowił zagłodzić się na śmierć i po prostu w ogóle nie je i no już ma się bardzo źle. Nie wiem. Nie mam pojęcia. On powiedział, że nam pokaże herbatę i on tam zbiera, ale to nie wiem. To nie może być herbata. Może to, co dodaje do herbaty, wiecie? Tak więc on mi zaraz pokaże, no. Słuchajcie, chłopak przygotował nam tutaj piękną miejscówę i o zachodzie słońca będziemy robić herbatę po marokańsku. Zachód słońca. Tam zaraz będzie. To pies. No pięknie, kurczę. Tak, zaraz ja popatrzę na tą herbatę, mogę poprosić. Mega. Piękna herbata. I to pies. I piękny dzbanuszek. O, tak.
My tu gadu, gadu, a tutaj już herbata się gotuje. Oh, wow, that's bloody quick. Macela. Dobra, już. Z wiatrem ty. Aha. To siup. No, na zdrowie. Słuchajcie, taka piękna herbata. Wody jeszcze? Dobrze. Stopy. I będziemy robić dolewkę, tak? Aha. Okej. Okay. Super, merci. Bardzo, bardzo sympatyczny młody człowiek, naprawdę, słuchajcie. Thank you so much. Ale to nie wszystko. Do tej herbaty dodajemy, jak widzicie, takie jakby kryształki, coś takiego. I to, słuchajcie, on mi wytłumaczył i pokazał. Pochodzi ze specjalnego drzewa na Saharze. To jest taka żywica, którą oni tutaj dodają sobie właśnie do herbaty. I to ma lecznicze właściwości. Jest też lekko słodkie, więc niektórzy zamiast cukru właśnie używają tego. No i do niektórych rzeczy nie trzeba znać języka. Chłopaki razem oglądają mecz. Nie ma bariery językowej. Zapraszam na lekcję kulinarną, jak zrobić gulasz z wielbłąda. I słuchajcie, gulasz z wielbłąda robimy tak jak gulasz z każdego mięsa. Dobrze jest zamarynować mięso. Ja zamarynowałam używając octu balsamicznego i przypraw sól, pieprz, papryka chili. Ja lubię właśnie takie te swoje mieszanki, już kiedyś o tym mówiłam. Tandoori masala w dwóch wersjach. Jest wersja bardziej ostra i mniej ostra, można sobie wybrać. Kurkuma, opali mi się olej. Ja tu gadu, gadu, a olej się pali, bo nastawiłam, a tu faktycznie duży gaz, a ja przyzwyczajona do naszej kuchenki, gdzie i tak dobrze gotuję, ale nie jest tak silny jak tutaj. Więc wrzucam mięso na rozgrzany olej. Ważne jest, żeby na początku dać duży gaz, tak? Na dużym gazie, dlatego że cała ta woda, ten płyn, który tam był z tego octu balsamicznego i to, co z mięsa jeszcze jest, takie soki naturalne, tak? To wszystko musi wyparować i musi się mięso dobrze podsmażyć. Jak ono się podsmaży, to będzie wtedy bardzo smaczne i będzie bardzo dobry sos. W tak zwanym międzyczasie pokroję cebulę. Mogłaby być większa, ale mam tylko taką. A czosnek, dużo czosnku, mam kilka takich dużych ząbków i jabłko. Jabłko można zużyć właśnie już takie troszeczkę, wiecie, co nie nadaje się do jedzenia, a właśnie świetnie się będzie nadawało do sosu. Proszę bardzo, cebulka, czosnek i jabłko. Jak widzicie, ja nie obierałam jabłka ze skóry, dlatego że tuż pod skórką znajdują się wszystkie witaminy. Więc jeżeli jest to możliwe, to lepiej nie obieramy. Potem dodajemy jabłko, a na samym końcu czosnek, dlatego że czosnku nie można przypalić, wtedy będzie gorzki. Tak więc cebulka, jabłko, a już pod sam koniec dopiero czosnek. Teraz do tego dodamy wodę. Dodamy tyle wody, żeby zakryła mięso. Nie za dużo, ale i nie za mało. Tyle, żeby pokryła mięso. I są dwie szkoły, tak? Jedna mówi, po prostu dolewasz zimną wodę, a inna, że przegazowaną taką gorącą wodę.
to tak naprawdę nie ma znaczenia. No jak gorącą wlejesz, będzie trochę szybciej, a jak zimną, no to trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Ale to nie wpływa na to, jak potem miękkie będzie mięso. A więc lecimy z wodą. Dodam jeszcze trochę wody. Tak właśnie, żeby pokryła mięso. O. Czym mniej wody damy, tym mniej mąki potem będziemy potrzebować, żeby zagęścić, i też sos będzie bardziej intensywny. Aczkolwiek za mało nie może być, bo nam też część wody odparuje. No, zawsze można dodać, a już odjąć to trochę ciężej. I trzymamy to na razie na dużym gazie, dopóki się nie zagotuje, i jak już będzie się gotowało, to wtedy zmniejszamy gaz. I trzeba to no, co najmniej godzinę, nawet dwie, zależy od rodzaju mięsa, pogotować. Ale w życiu jest zawsze jakieś ale, prawda? Duży projekt to duży koszt, duża inwestycja i duży stres. Co być może właśnie Colin, mąż Frey, przypłacił właśnie życiem. Powiem Wam szczerze, tak sobie właśnie siedzę i myślę na to wszystko i zastanawiam się, czy to ma sens. Czy właśnie życie nie jest za krótkie i zbyt cenne, żeby się tak poświęcać. Ja się kiedyś tak poświęcałam pracy. Miałam swoje własne biznesy, pracowałam też dla kogoś, dla małych firm, dla dużych firm. Kilka razy zmieniałam, niedużo, ale mam parę doświadczeń zawodowych i byłam bardzo ambitna. Wręcz powiedziałabym, byłam pracoholikiem. Odnosiłam ogromne sukcesy, znaczy ogromne, no takie na swoją skalę były bardzo duże. I pewnie kiedyś, na przykład jakby mi ktoś coś takiego zaoferował, to bym uważała to za wielką szansę życia i bym była wdzięczna losowi, bym się zaangażowała w to. Teraz, z perspektywy czasu, uważam, że nie warto. Można robić inne rzeczy i generalnie lepiej mieć mniej, a być szczęśliwym. Znajomi powiedzieli nam, żebyśmy koniecznie zrobili zakupy, bo Dakhla to tak jakby ostatnie duże miasto, a potem jest po prostu nic, tylko Sahara, i będziemy jechać kilkaset kilometrów do granicy, i w Mauretanii też podobno strasznie ciężko jest z zakupami. Woda jest, znaczy właśnie zacznę z tej wody. O, tu chyba są filety z makreli w pomidorach. No to mogę wziąć. To być może właśnie jest ten sos, w którym ja jadłam tą rybę do spaghetti.
Ja wezmę i spróbuję. Mają nawet razowy makaron po 13. To bierzemy. No super serwis, słuchajcie, że zapakowali mi wszystkie zakupy, nie pozwolili mi pakować, to jeszcze chłopak wózkiem wyjechał mi ze sklepu, żebym przypadkiem nie miała problemu, bo to faktycznie taki stromy jest zjazd. Przyjechał tu z wózeczkiem pod samochód i jest zadowolony. Super. A jeszcze zakupy na straganie. Tu pan ma taki ładny stragan. Tutaj wszędzie jest ta metoda, tutaj idę, wszędzie metoda, tak, tu ma pan to, tu nie, no właśnie, głośno się zrobiło, to pan ma sałatę, na pewno jakiś ogórek muszę sobie wziąć, albo dwa. Dwa ogórki. Okej. I paprykę pan ma ładnie. Wszystko fajnie, tylko za cholerę nie możemy znaleźć sklepu monopolowego. I Freja wysłała nam pineskę i kurczę, jeździmy w kółko i cholera, kurczę, nie ma. Słuchajcie, tak wygląda sklep. Sklep monopolowy. Za jedną butelkę wina chcą 150. 150. To strasznie dużo pieniędzy, prawda? Zanim wyjedziesz z jednego kraju do drugiego, to zawsze trzeba wydać resztę gotówki, no bo co potem z tym zrobisz? Więc stwierdziliśmy, że po prostu przyjdziemy i coś zjemy. I żeby było śmiesznie, to cyrklowaliśmy w tych pieniądzach, żeby jakby wydać jak najwięcej wszystko, co mamy, a żeby starczyło, żebyśmy się oboje najedli. I wiecie co? Zamówiliśmy paella. A w Hiszpanii taką miałam ochotę, żeby gdzieś tam jeść i jakoś tam nie wyszło. Proszę, będzie w Maroko. Żeśmy normalnie wybrali jakiś lokal, normalnie ekskluzywny, bo to nawet starter nam dali. Dostaliśmy takie ich bułeczki. One w środku są jak nasze grahamki. Taka bułka grahamka. I do tego takie różne sosy. O, jak to? Ostre? Któreś? Nie? Idź mi z tą kolą teraz, ja tutaj nagrywam, a on mi kole. Reklama. Reklama, I'm being paid for it. Loads of shit. Słuchajcie, okay. No. O, merci, super, super. O, jeszcze resztę dostał. No piękna, słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy my to wszystko zjemy, a martwiliśmy się, czy nam wystarczy. Tutaj są normalnie takie wielkie. Zobaczcie, jaki to jest rozmiar. To nie są tylko jakieś malutkie po prostu. Den. One są ogromne. Ja to wezmę na talerz. Chodź no tutaj. O, żeby było widać, jaki jest rozmiar. Nie, to nie jest mały lobster. To jest mały lobster, tak. O, zobaczcie. No. I to jakby moja ręka, żeby było widać, jaki jest rozmiar. I tu mamy dwa takie. Oj, przepraszam. Dwa takie, jeden tu schowany, tu jest drugi, jeden jest dla ciebie. Znaczy, czyli jest jeden, bo są dwie połówki, nie? O, ja go tutaj przewrócę. Tutaj go pokażę.
Pięknie. No i oczywiście krewetki. No i tam inne jakieś pewnie smakołyki. Baliśmy się, że się nie najemy, a tu normalnie zjedliśmy połowę. I wiecie co? Wzięliśmy sobie pojemniczek z samochodu, bo tam jest złomek zaparkowany. I ja po prostu no, zabiorę ze sobą, bo szkoda. A takie fajne, to będziemy mieli co jeść. Jutro będzie obiad w drodze. Dakhla nie jest miastem turystycznym, ale to prawdziwy raj dla kitesurferów. Słuchajcie, bo warunki są tutaj idealne. Generalnie w ogóle dla surferów są fajne warunki, dla różnego rodzaju surferów tutaj, co na desce i tych właśnie z kajtem, tak? Z latawcem. I tu wyjątkowo dobre. Niestety gorzej jest dla osób takich jak ja, które lubią pływać, bo nie bardzo jest tutaj gdzie. Co dziwi, nie? Bo wiecie, tysiące kilometrów wybrzeża, ale niestety ocean no, to nie jest Morze Śródziemne i no, nie wszystko wszędzie się da zrobić. Proszę bardzo, cebulka, czosnek i jabłko. Ja nie obieram jabłka ze skórki, dlatego że tuż pod skórką znajdują się, no teraz to się znajduje brud za paznokciami u mnie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.